Witam Państwa serdecznie. Ewa Usowicz, Prawo.pl, a moim dzisiejszym gościem jest pan profesor Jerzy Zajadło z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa. Oczywiście jesteśmy na Uniwersytecie Gdańskim, dokładnie w Księgarni Uniwersyteckiej. A to się świetnie składa, bo pan profesor wydał ostatnio znakomitą książkę Po co prawnikom filozofia prawa. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Myślę, że jednej rzeczy państwo na pewno nie wiedzą, że pan profesor jest całkiem jeszcze świeżym studentem Wydziału Nauk Społecznych, który tutaj jest obok, ponieważ skończył studia w 2015 roku. Jak to się stało, że profesor postanowił pójść na studia? No rzeczywiście to jest coś nietypowego. No, ale ponieważ zajmowałem się zawsze filozofią prawa, to filozofia prawa prawników się trochę różni od filozofii filozofów, ale postanowiłem uzupełnić swoją wiedzę filozoficzną, ponieważ chciałem się nauczyć takie przebijanie się ten żargon filozoficzny. Filozofowie piszą dosyć ciężkim językiem, nie do końca zrozumiałem. Chciałem projekt zrozumieć, no i zapisałem się na studia magisterskie, takie dwuletnie. Niesamowite doświadczenie, szczerze mówiąc. Młode koleżanki, młodzi koledzy, młodzi profesorowie na katedrze, więc wspominam to znakomicie i dużo mi rzeczywiście te studia dały i mam nadzieję, że wzbogaciły mój warsztat prawniczy i coś się z tego znalazło także w tej książce. I młodzi profesorowie podobno mówili do pana, panie profesorze, czemu pan protestował mocno? Tak. Jak na początku było trudno, ale oswoiliśmy się, już potem było okej. No, super. Także, drodzy państwo, polecamy filozofię również. Z tego powodu. Panie profesorze, pan w książce używa takiego sformułowania trudnych przypadków. To są takie sprawy, które właściwie są trudne do rozstrzygnięcia, albo niejednoznaczne, albo można je rozstrzygnąć na wiele sposobów. To mówiąc tak w największym skrócie. My w tej chwili w Polsce jesteśmy rok po wyborach. No i jaką mamy sytuację? Mamy neosędziów, których jest masa, z którymi jeszcze nie do końca wiadomo, co zrobić. Mamy Trybunał, który nadal orzeka. Mamy mnóstwo postępowań prokuratorskich, chociażby spółki Skarbu Państwa składają doniesienie za doniesieniem. To jest taki trochę krajobraz po bitwie. Chciałam pana zapytać, jaki jest pana taki prywatny ranking trudnych przypadków, patrząc na to, gdzie jesteśmy w tej chwili? No, ja myślę, że to sytuacja, w której się znajdujemy, jest jednym wielkim trudnym przypadkiem, ponieważ mamy do rozwiązania szereg problemów związanych z Trybunałem Konstytucyjnym, z Krajową Radą Sądownictwa, zwaną przez niektórych no KRS-em, czy wreszcie z Sądem Najwyższym. I generalnie rzecz biorąc z problemem praworządności, z tego co nazywamy przywracaniem praworządności. Ja sobie jako filozof prawa, szukając rozwiązania, i właściwie temu służy ta książka, ona daje jakieś wskazówki, jak rozwiązywać trudne przypadki, czy to są w ogóle trudne przypadki. To są właśnie takie sytuacje, o których pani wspomniała, że albo przepis jest niejasny, ale jest jeszcze druga strona tych trudnych przypadków. To są takie przypadki, w których litera prawa, ściśle pojęta, prowadzi nas do niesłusznego rozstrzygnięcia. I ten organ, który to rozstrzyga, zwłaszcza sędzia, ma świadomość tego. No i teraz jakie ma wyjście? A może jeszcze do tego wrócimy, ale teraz ten ranking jest właśnie taki. Być może najbardziej skomplikowana sytuacja jest w Sądzie Najwyższym. A tam ponad połowa neosędziów również. Tak, i jeszcze dwie izby, prawda? Takie, które chcielibyśmy zlikwidować. Izba Odpowiedzialności Zawodowej, Izba Skarg Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych. Ja powiem w ten sposób, prawnicy oczywiście znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ PiS pozostawił po sobie szereg takich pułapek. Pułapek, w które prawnicy wpadają, tak? Dlatego że próbują tą praworządność przywracać, co jest oczywiste, zgodnie z regułami prawa, ale to jest prawo ustanowione przez poprzedników w formie tej właśnie pułapki. Na przykład w formie Trybunału Konstytucyjnego, czy w formie na przykład KRS-u, którego skład jest oczywiście niekonstytucyjny, no ale jest jakaś ustawa. No i teraz jak mamy z tego wybrnąć? No teoretycznie prawnik powie, zgodnie z procedurami powinniśmy zmienić ustawę. No ale PiS na straży tych pułapek zostawił też pewne rozwiązania instytucjonalne, na przykład prezydenta. No i teraz nawet zmienił ustawę,
a prezydent zapowiada, że tą ustawę zawetuje bądź skieruje do Trybunału Konstytucyjnego, wobec którego mamy szereg wątpliwości, czy w ogóle orzeka w sprawach i zgodnie z Konstytucją, czy to jest ten organ, który jest Konstytucją, więc sytuacja zapętlenia jest ogromna. No i teraz... Nie będzie szybko. Nie będzie szybko, zwłaszcza, że ta strategia, która została, takie mam wrażenie, że obecne władze nie do końca wiedzą, co mają z tym zrobić. W związku z tym trochę liczą na upływ czasu. No na przykład na to, że stopniowo na przykład wymienimy skład Trybunału Konstytucyjnego. Za rok być może zmieni się prezydent, który będzie bardziej przychylny tym reformom, temu przywracaniu praworządności, no i tak dalej. Jestem być może jako filozof, nie wszyscy prawnicy są w stanie zaakceptować tego typu rozwiązania, ale być może bardziej radykalny. Bardzo bliski radykalizmowi na przykład profesora Wojciecha Sadurskiego w sprawie na przykład Trybunału Konstytucyjnego. No bo jako filozof prawa zadaję takie pytanie, jak pytam swoich kolegów prawników, czy my mamy Trybunał Konstytucyjny, to właściwie wszyscy jednym zgodnym chłopem odpowiadają, nie, no nie mamy takiego Trybunału Konstytucyjnego, o którym mowa w Konstytucji, dlatego że ten Trybunał swoim składem, swoim orzecznictwem niekonstytucyjnym w wielu przypadkach, swoją wewnętrzną organizacją, swoim ewidentnym politycznym podporządkowaniem jakby się zdelegitymizował, tak? Straciliśmy do niego zaufanie. Tym bardziej, że robi rzeczy, których wykracza daleko poza swoje kompetencje i orzeka w sprawach, które właściwie do których nie jest powołany. Więc ale orzeka też w takich wielu, no, nazwijmy to, ludzkich sprawach. Ostatnio był taki głośny wyrok dotyczący wcześniejszych emerytur, po którym to wcześniejsi emeryci mogliby się ubiegać o przeliczenie bardzo korzystne emerytur. No więc, wie pan, ludzie zachwyceni, no ale wyrok dalej nieopublikowany w Dzienniku Ustaw i wiadomo, że ZUS tego nie uwzględni. No to tak? Więc zapadają gdzieś tam cały ale czas są wyroki. Bardziej drastyczne przypadki. Na przykład podejmował szereg tak zwanych postanowień zabezpieczających, prawda? Żeby zabezpieczyć jakąś sytuację na przyszłość postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Czy na przykład orzekł, że komisja w sprawie paka ZUS-a budzi wątpliwości z tego, to być może nie są jego kompetencje Trybunału Konstytucyjnego i w tym się przejawia właśnie ta dyspozycyjność. No i teraz propozycja Wojciecha Sadurskiego, poparta także moimi publikacjami na łamach prasy, polegała na tym, że być może rozwiązać ten problem uchwałą Sejmu. To oczywiście, no, prawnicy mają wątpliwości, no jak to, no ale przecież jest ustawa, no ustawy, no dobrze, ale tak naprawdę to chodzi nam o to, żeby przywrócić stan zgodności z Konstytucją. My żyjemy, naprawiając praworządność tymi czy innymi metodami, próbując ją naprawić, cały czas mamy stan niezgodności z Konstytucją. Więc być może trzeba się do takich bardziej radykalnych środków z uwagi na tą specyficzną metodę, bo jak powiedziałem, nazywałem to pułapkami, ale być może to są miny, które nam pozostawił w systemie prawa, pozostawili nam poprzedni rządzący. No i być może powinniśmy się zachować jak saper trochę, tak? Niektóre te miny da się rozbroić, bo da się ten zapalnik delikatnie wyciągnąć, no ale inne są bardziej niebezpieczne i po prostu być może trzeba je wysadzić w powietrze. I będą ofiary na pewno, to wiemy, że będą ofiary. Będą ofiary także w prawie, tak? No, dokonamy pewnego wyłomu. Przeczytałem ostatnio taką bardzo ciekawą książkę, Charlesa Hoffera, to jest prawnik, historyk, nazywa się to Reading Law Forward, czyli jakby czytanie prawa do przodu. I on tam podaje przykłady amerykańskich sędziów Sądu Najwyższego, którzy w swoim orzecznictwie, no bo normalnie orzekamy patrząc w przeszłość, prawda, korzystając z dorobku orzeczniczego, z precedensów, z prawa, które obowiązuje i interpretujemy konstytucję tu i teraz. Ale być może są takie sytuacje, kiedy należy ją zinterpretować do przodu. Nawet łamiąc pewne reguły, myślimy o pewnym rozwiązaniu na przyszłość. I on tam podaje przykłady takiego orzecznictwa, takich wybitnych sędziów, jak na przykład Oliver Wendell Holmes czy Benjamin Cardozo w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych, którzy czytali prawo do przodu. To nie były liczne sprawy i być może jesteśmy w takiej sytuacji, żeby tą konstytucję odczytać do przodu, żeby rozwiązać ten problem nie tu i teraz, tylko na przyszłość. I dotyczy chyba to każdego z tych organów, KRS-u, Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego. Więc spróbujmy
Reading Law Forward. Jak się panu podoba ten pomysł, żeby neosędziowie wrócili na poprzednio zajmowane stanowiska? Ja mówiąc o tym, że będą ofiary, pomyślałam sobie też o sprawie sędziego Niewiadomskiego, który był przewodniczącym Wydziału Frankowego długo, który tworzył ten wydział w ogóle. No i został ostatnio odwołany prawdopodobnie dlatego, że był powołany przez neo-KRS. Przewodniczącym został sędzia, który akurat frankami się nie zajmował i no, są już takie komentarze, że to dosyć kontrowersyjna decyzja jednak. I takie sytuacje się z pewnością będą zdarzały. Czy to rzeczywiście powinno być takie jedno ostre cięcie równe dla wszystkich? No, tu się zarysowała pewna różnica między taką ostrożnością, którą ja rozumiem doskonale ministra Bodnara, a pewnym radykalizmem środowiska sędziowskiego, na przykład Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja, prawda? Oni byli bardziej radykalni, po prostu chcieli ciąć równo z trawą. To rzeczywiście skomplikowana sytuacja z tymi neosędziami, bo przecież nie wszystkim sędziom, tym neosędziom, a być może nawet większości, nie można jakby zarzucić złej woli. Nawet, jak sobie zdawali sprawę z tego, że ta procedura nie do końca jest konstytucyjna i te ich starania o awanse mogą budzić wątpliwości, to nie zrobili niczego złego w swoim orzecznictwie, prawda? Znaczy jakby nie sprzeniewierzyli się etosu swojego zawodu. I wobec tych jest taka propozycja dosyć dziwna, znaczy prawidłowa, żeby powrócili na poprzednie stanowiska z jednoczesną delegacją z powrotem, jakby, czyli taki myk prawniczy, prawda? Taka trochę sztuczka prawna. Chociaż nie bardzo mi się podoba to, że oni mają temu tematu łyszeć jakaś taka samokrytyka. Tak? Mówi pan o czynnym żalu słynnym, który... Ja myślę, że to jest, że minister Bodnar się źle wyraził, że nie o to chodziło. Chyba to się skończy tym, że po prostu będzie wniosek tego sędziego o powrót na poprzednie stanowiska, po to, żeby mógł być delegowany z powrotem na to stanowisko, po tym, że ten myk prawniczy się jakoś tam zmaterializował. Tak, będzie podpisanie kwitu z pewnością. Tak, a ci, którzy tego nie złożą, po prostu wracają na to poprzednie stanowisko. Nie trzeba będzie padać na kolana, na szczęście. Ale jest też grupa sędziów, wobec których to się nie kończy wyłącznie problemem tego awansu wątpliwego z punktu widzenia procedur, z uwagi na ten charakter dziwny neo-KRS-u, tylko któremu towarzysza pewna aktywność, tak? Takie uczestnictwo w demontażu państwa prawa. No, typową sytuacją jest tak zwana afera hejterska, no i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, jaka to jest grupa sędziów, ale podejrzewam, że to nie idzie w tysiące, tylko raczej w dziesiątki bądź w setki. I to są, ci są w trochę innej sytuacji, ponieważ oni mogą podlegać reżimowi odpowiedzialności dyscyplinarnej, a w niektórych sytuacjach także reżimowej odpowiedzialności karnej, jeśli dopuścili się przestępstw. A to nie jest wykluczone, na przykład w kontekście afery hejterskiej. Panie profesorze, jak patrzymy sobie na ten cały krajobraz po bitwie, który jest do uporządkowania, na razie mamy różne zapowiedzi, tak naprawdę nie mamy jeszcze projektów, ale jak naprawić ten bałagan, kierując się, powiedzmy, zasadami bliskimi filozofii prawa? Jakich zasad powinni trzymać się rządzący, żeby to poukładać? Za rządów PiS-u pojawiła się taka teza, która stanowiła pewien argument w dyskusji pomiędzy rządem PiS-u a Komisją Europejską. No między innymi dotycząca właśnie tej pseudoreformy sądownictwa, że no, to jest po prostu nasza wyłączna kompetencja, której traktaty europejskie nie przewidują. To oczywiście był taki retoryczny wybieg, bo tam nie chodziło o to, że komisja nam się wtrąca w organizację wymiaru sądownictwa, tylko oczekuje od nas, że będziemy się trzymali pewnych zasad, w oparciu o których ma być system sądownictwa zorganizowany, na przykład niezawisłości, niezależności, trójpodziału władzy, demokracji i tak dalej. No i w tym momencie pojawiła się taka teza ze strony naszych rządzących. A cóż to jest praworządność, tak? Przecież artykuł 2 Traktatu Unii Europejskiej nie definiuje praworządności, w związku z tym tą praworządność może każde państwo członkowskie rozumieć i organizować tak, jak sobie chce, zgodnie ze swoimi tradycjami, odmiennościami narodowymi, no i tak dalej, i tak dalej.
Ja na to odpowiadam, że no, definicji demokracji też nie ma w artykule 2 Traktatu Unii Europejskiej, a jednak wszyscy wiemy, co to jest demokracja i o co chodzi w demokracji. I być może z rządami prawa jest bardzo podobnie, to znaczy my wiemy, co to są rządy prawa, nawet jeśli jesteśmy w stanie tego pojęcia tak jednoznacznie zdefiniować, natomiast jesteśmy w stanie od starożytności aż po współczesność ustalić takie twarde jądro rządów prawa, to znaczy przynajmniej te trzy elementy muszą być spełnione, żebyśmy mogli rozmawiać o rządach prawa, a potem się mogą zdarzyć pewne odmienności w zakresie na przykład organizacji wymiaru sprawiedliwości, przecież innych regulacji prawnych, kodeksów karnych, cywilnych, one się przecież od siebie różnią w poszczególnych państwach. No i teraz jakie to są trzy elementy? No pierwszy, najistotniejszy, to jest jednak prymat prawa nad polityką, taką bieżącą polityką. Ja sobie zdaję sprawę, że prawo siłą rzeczy jest polityczne, że prawoznawstwo jest politycznością, ale między politycznością, czyli materią, której prawo dotyczy, a upolitycznieniem prawa takim bieżącym i poświęceniem prawa na rzecz polityki jest zasadnicza różnica. Więc po pierwsze prymat prawa jednak nad polityką. Po drugie to jest równość wobec prawa. No i po trzecie to jest pewność prawa, prawda? Znaczy chcemy wiedzieć, jakie normy są normami prawnymi, w jaki sposób obywatele możemy się z tymi normami zapoznać, jaki jest trend orzecznictwa, no i tak dalej, i tak dalej. I teraz za rządów PiS-u doszło moim zdaniem do naruszenia każdej z tych zasad, każdego z tych elementów jądra prawa, bo był ewidentny prymat polityki nad prawem. Z równością wobec prawa mieliśmy ogromne kłopoty, jak sobie przypomnijmy na przykład funkcjonowanie prokuratury w tym okresie i wszczynanie niektórych postępowań, które nie powinny być wszczęte i umarzanie takich, które nie powinny być umorzone. No i wreszcie z pewnością prawa też mieliśmy spory kłopot, bo pamięta pani przecież proces legislacyjny doskonale, uchwalanie ustaw w ciągu w ekspresowym tempie. Wrzutki na ustaw. Najśmieszniejsze jest to, że ja, nie wiem czy pani sobie przypomina, projekt Konstytucji PiS-u z 2010 roku. Był taki projekt, on potem zniknął, ale w internecie ostatecznie nic nie znika, nic nie ginie. Można sobie do tego sięgnąć i można sięgnąć także do programu PiS-u z tego okresu. Jeden z takich sztandarowych punktów był problem legislacji. No i tam jest taki zapis, że czas skończyć z ekspresowym uchwalaniem ustaw i pisaniem aktów prawnych na kolanie. Ciekawy jest problem, od czego zaczął się ten spór cały? Tak naprawdę problem prawa łaski, jak państwo pamiętacie, prawda? Jednym z pierwszych aktów prezydenta było łaskawienie Wąsika i Kamińskiego, kiedy nie byli jeszcze skończeni prawomocnym wyrokiem. Natomiast ja sięgnąłem sobie do Konstytucji PiS-u z 2000, projektu Konstytucji PiS-u z 2010 roku. No i tam jest taki zapis, stosując, w tej chwili mamy zapis taki, prezydent stosuje prawo łaski. To rzeczywiście, można być wątpliwości, czy to jest jakieś szczególne uprawnienie prezydenta, niezależne od trybów przewidzianego w kodeksie postępowania karnego i prezydent sobie może dowolnie to prawo stosować, także wobec osób skazanych nieprawomocnym wyrokiem, bądź w ogóle nieskazanych, tylko ewentualnie planujących popełnienie przestępstwa. Żartuję trochę, ale w tym zapisie, w tym projekcie konstytucji mamy zapis, prezydent stosuje prawo łaski wobec osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym. No można powiedzieć tak, no 2010 rok, tylko krowa nie zmienia poglądu, w związku z tym PiS odszedł od swojego projektu. No tak, ale jedną z osób, która, jak sądzę, uczestniczyła w formułowaniu tego projektu, był wówczas pracujący w kancelarii prezydenta Kaczyńskiego, pan prezydent obecny Andrzej Duda. I z tego wniosek, że PiS w oparciu o pewną naturę rzeczy tak rozumiał instytucję prawa łaski, prawda? I zresztą wynikało z prac konstytuanty naszej. Jak się sięgnie do tej wykładni historycznej, do prac konstytuanty, to tam nie miał nikt wątpliwości, że chodzi o prawomocne skazanie, prawda? Co się zmieniło? No zmieniło się to, że była potrzeba polityczna, czyli nagle polityka zyskała prymat nad prawem i ułaskawiono osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem. Pamiętacie państwo doskonale ten cały spór, który się potem toczył
który ostatecznie został chyba zakończony wyrokiem Sądu Najwyższego, że jednak ta prawomocność wyroku jest absolutnie konieczna przy prawie łaski. No i koniec końców prezydent musiał nolens volens, ale jednak dokonać ponownego aktu łaski, chociaż tak. Przeczy, że to nie był ponowny akt łaski. Ale z tą pewnością prawa to przyzna pan, że za żadnych rządów nie było najlepiej, bo zmian mamy mnóstwo, to widać w podatkach na przykład. Ja się tak zawsze uśmiecham, jak nastaje nowy rząd i mówi, że przyspieszy postępowania sądowe. Mhm. To się do tej pory nie udało. Nie, ja myślę, że po roku 89 cały czas mieliśmy problemy z procesem legislacyjnym. Przeciętny obywatel nie zna tego funkcjonowania Sejmu od kuchni, prawda? Ale ono... Ten proces legislacyjny nie wygląda najlepiej z tego punktu widzenia, z punktu widzenia takiej sprawności. Taka trochę manipulacja tym procesem, na przykład ten podział na projekty rządowe i projekty obywatelskie po to, żeby nie poddawać ich. I poselskie, które się toczą szybciej. I toczą się szybciej, nie są poddawane społecznej kontroli. Konsultacjom, tak, oczywiście. Przedstawieniu dyskusji publicznej, no i tak dalej, i tak dalej. Także ja myślę, że to jest, na ten temat w tej chwili nie dyskutujemy, ale dyskutujemy głównie o Trybunale, o KRS-ie, o Trybunale Konstytucyjnym, ale być może Sejm też wymaga pewnej wewnętrznej reformy, na przykład proces legislacyjny. To było widać w przedwczorajszej dyskusji na temat tej ustawy popowodziowej, prawda? Która się zmieniała zresztą w kalejdoskopie. Ale proszę zwrócić uwagę też na argumentację jednej i drugiej strony, prawda? Być może to jest nasz największy problem w tej chwili, że to prawo się być może jakoś da naprawić, jakoś się tą praworządność uda przywrócić, kiedyś wróci może normalny Trybunał Konstytucyjny, coś z tym KRS-em jednak zrobią, jakoś uregulują te sprawy dotyczące neosędziów, jakoś rozwiążą problem Sądu Najwyższego. Z czasem to się uda, nie wiem, czy to będzie perspektywa 3, 4 czy 5 lat, czy dłuższa, ale na pewno dłuższa perspektywa to jest sklejenie pewnego pęknięcia społecznego, które pewnej struktury społecznej, którą mamy w Polsce do czynienia. No ten podział na my, oni jest dramatyczny, tak? I on się w żaden sposób nie zmniejsza, ten stan napięcia, a te wzajemne oskarżania w Sejmie, nawet w tak dramatycznej sytuacji jak Połódź, najlepiej to pokazują, nie? Że... A propos podziałów, panie profesorze, właśnie. Rozliczać? Czy iść dalej? Bo prokuratura ma w tej chwili ręce pełne roboty i rzeczywiście są bardzo sprzeczne opinie. Część ludzi mówi, absolutnie należy rozliczyć wszystkich i ze wszystkiego. Są ludzie, którzy mówią, nie, jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, nie mamy projektów ustaw, nie mamy wielu rzeczy, idźmy do przodu, tak? Jak pan uważa? To po 89 roku, nie tylko w Polsce, ale powstała taka koncepcja tak zwanej sprawiedliwości tranzycyjnej, tak? Że jakby ta sprawiedliwość czasów normalnych się trochę różni od takiej sprawiedliwości czasów przełomu, prawda? Coś powinniśmy z tym zrobić, bo mamy pewien bagaż przeszłości. Istnieje pewne niebezpieczeństwo, że zaniechanie rozliczenia kiedyś się nam odbije czkawką, to znaczy te złogi będą gdzieś tam tkwiły, i społeczeństwo jednak oczekuje tego rozliczenia. No ale jednocześnie rozliczać przy takiej ilości materii do rozliczenia powoduje, że system staje się dysfunkcjonalny, prawda? Bo koncentruje się na tych zdarzeniach z przeszłości. Więc być może to jest tak, że... I też to proszę zobaczyć, jak się wybiórczo do tych rozliczeń podchodzi. No jedną z największych afer, o której nam cały czas mówiono w okresie kampanii wyborczej, była afera Orlenu, tak? I ta sprzedaż Orlenu, i ta niegospodarność, która towarzyszyła funkcjonowaniu tej firmy, i ta kontrowersyjna postać prezesa Obajtka. I to kupienie sobie mediów. I w tej sprawie się jakby nic nie dzieje, a w jakichś innych sprawach się dzieje, więc to tylko tak... Ja myślę, że przykro mi to mówić, ale myślę, że żadna władza, poza skrajnymi przypadkami typu Norymbergi czy Trybunału do Spraw Zbrodni Byłej Jugosławii w latach 90.,
to chyba żadna władza tak nie do końca jest skłonna do rozliczania poprzedników, mając w perspektywie przyszłej, że kiedyś powrót może być do władzy. Sama być rozliczona. To, nie, to jest zły argument oczywiście. I to jest chyba fałszywa alternatywa, rozliczać absolutnie, nie rozliczać w ogóle. Jakieś modele rozliczania przyjęto. Ja myślę, że to pewien błąd popełniono po 1989 roku w Polsce. Bo w tej sprawiedliwości tranzycyjnej ukształtowały się takie modele. Jedne państwa po 1989 roku, bo przyjmijmy tą datę graniczną, początek lat 90. Jedne państwa przyjęły strategię grubej kreski. No na przykład Rosjanie, tak? Czy Białorusini. Jeszcze parę innych państw. Inne państwa przyjęły metodę radykalnego rozliczenia przeszłości, chociaż kontrowersyjnego. To się stało głównie w Niemczech. Ale też z pewnych powodów. Oni mieli kaca po nierozliczonej przeszłości nazistowskiej z lat 50. i 60. Jakby nie chcieli powtórzyć błędu, było nowe pokolenie, które pamiętało grzechy swoich ojców, te grzechy zaniechania, i zrobili to bardzo konsekwentnie, chociaż mieli ogromne trudności z tym, żeby rozliczyć bezprawie byłej NRD tak bardzo konsekwentnie. Napisałem kiedyś książkę nawet, Odpowiedzialność za mur, w której przedstawiam ten bardzo ciekawy proces rozliczania przeszłości byłej NRD w Niemczech, tylko oni byli w innej sytuacji, oni nie przychodzili w transformacji, jedno państwo wchłonęło drugie i przywieźli do NRD w teczkach swoich prokuratorów, sędziów, obsadzili na nowo cały aparat i było trochę łatwiej. No i wreszcie trzeci ten model to jest taki właśnie trochę model ni pies, ni wydra. I Polska się chyba po 89 roku w tym modelu takim, no trochę byśmy chcieli, no ale trochę byśmy nie chcieli. Te przedłużające się procesy, jak pani pamięta pewnie generała Jaruzelskiego, czy za generała Kiszczaka, no jeszcze szereg różnych rzeczy. To być może jest to jakimś pokłosie tamtego tego modelu, który przyjęliśmy i ciągle mamy z tym problem, więc oczywiście rozliczać, ale być może rozliczać nie wszystko, bo mamy inne sprawy ważniejsze do załatwienia, ale być może te najbardziej spektakularne przypadki łamania prawa jednak tak. Panie profesorze, pan w tej książce wspomina o ekspercie dworskim w systemach autorytarnych. To jest taka osoba, która miała zawsze legitymizować poczynania władzy. A czy nie uważa pan, że patrząc na prawników, że właściwie przy okazji każdej władzy mamy ostatnio ekspertów dworskich? Mamy takich prawników, którzy zawsze uzasadnią działania rządu i którzy zawsze będą przeciwni, tak? I znajdą na to argumenty prawne. Czy to tak nie wygląda w tej chwili? No to kiedyś takie przejęzyczenie przytrafiło się panu obecnemu sędziemu i Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, panu prokuratorowi Piotrowiczowi, który z trybuny powiedział, że sądy powinny pełnić rolę służebną. Nie wiem, czy pani pamięta takie sformułowanie. Tak, było. No i być może ta służebność oddaje cały problem. Władza oczekuje, że będzie miała takich doradców prawników, którzy będą legitymizowali, którzy powiedzą nie to, co powinni powiedzieć, biorąc pod uwagę obowiązujące prawo, zwłaszcza aksjologię konstytucyjną, tylko powiedzą to, co klient chciał usłyszeć. To się zdarzało nie tylko w systemach autorytarnych. Ja w książce piszę o tym bardzo konkretnym kontekście administracji prezydenta Busha w Stanach Zjednoczonych. On, jak pani pamięta, powstała baza w Guantanamo, był problem tam ze sposobem traktowania terrorystów i stosowaniem pewnych środków, które były uznawane za tortury przez amerykańskie służby specjalne. No i on, była taka grupa ekspertów, takie biuro prawne przy prezydencie, które ma właśnie mu doradzać. I tam był taki niesławny okres funkcjonowania tego biura, kiedy oni mówili Bushowi to, nie to, co powinni powiedzieć i powiedzieć nawet stop, tak? Tylko to, co chciał usłyszeć. Ponieważ wiceprezydent Rumsfeld, sekretarz obrony Rumsfeld powiedział, słuchajcie, zdejmujemy białe rękawiczki, koniec. Nie ma zabawy z terrorystami. Stosujemy wszelkie możliwe środki. I oni to uzasadniali.
nie zdając sprawy, że to są oczywiście są naruszenie prawa. Jak tak, ale oni to też uregulowali. Mówiąc w największym skrócie, zapisano, w Stanach nie torturujemy. Tak, okazuje się, że poza terytorium Stanów to już było możliwe, dokładnie, prawda? Dokładnie. Mhm. Mimo, że w końcu Stany Zjednoczone obronił odpowiedzialność jurysdykcyjną za to terytorium także i był stroną różnych umów międzynarodowych. I jak się skończyło... Rzecz nie wyszłaby na jaw, gdyby mnie tak zwane torture papers, czyli odkryli to dziennikarze Washington Post i odkryli dotarli całej tej korespondencji między tym biurem prawnym a administracją prezydenta Busha, który jest absolutnie wstrząsające tam. To, co oni wypisywali, ci prawnicy i to doświadczeni prawnicy, to po prostu włos się na głowie jeży. I on już po tym, jak doszedł prezydent Obama do władzy, który też tego nie do końca rozwiązał, bo baza, mimo zapowiedzi, to więzienie Guantanamo funkcjonowało dalej. Guantanamo funkcjonowało dalej, to ułożyli taki kodeks, kodeks doradcy władz publicznych. W Polsce takiego kodeksu też nie ma. Mamy jakąś tam etykę zawodu doradcy prawnego, czy sędziego, czy adwokata, czy notariusza, a ci doradcy władz publicznych, czyli ci prawnicy pracujący na rzecz Sejmu, rządu, prezydenta, nie mają takiego kodeksu. I tam ułożono takich 10 zasad, które powinien się kierować ten doradca władz publicznych. No właśnie i temu właśnie przyświeca to, mów swojemu klientowi nie to, co chce usłyszeć, tylko to, co stanowi prawo. Przestrzegaj trójpodziału władzy, no i tak dalej, i tak dalej. Może po prostu obiektywizm prawniczy jest wypierany przez koniunkturalizm coraz bardziej, przez to, że wiele osób liczy na rozmaite posady. Spory pomiędzy prawnikami koncentrują się wyłącznie na problemie prawo jest faktem interpretacyjnym, prawda, i może podlegać różnym interpretacjom. Zwłaszcza w tym momencie, o czym traktuje ta książka, o czym pani wspomniała, kiedy nagle znajdujemy się w tej granicy pomiędzy łatwym i trudnym przypadkiem, prawda? I ta granica nie zawsze jest widoczna, tak? Że nagle z obszaru łatwego przypadku my nie wiemy, kiedy przypadek nam się robi się nam trudny. Mhm. I kiedy ten warsztat prawniczy, tak jak klasyczna, klasyczne metody prawnicze przestają nam wystarczyć. Musimy sięgnąć do czegoś głębiej, prawda? Wyjść jakby poza ten paradygmat rozumowań prawniczych i znaleźć rozwiązanie, no być może właśnie z pomocą filozofii prawa. I dopóki się te spory toczą wokół takich problemów interpretacyjnych, jedni stawiają na wykładnię funkcjonalną, inni się proponują trzymać wykładni językowej, jeszcze inni proponują sięgnąć do wykładni historycznej, to szczerze mówiąc nie ma w tym nic złego. Ale w momencie, kiedy zaczyna się pewna instrumentalizacja, prawda? Kiedy ten prawnik zaczyna, no po prostu zaczyna oszukiwać, zaczyna kłamać, że to tak naprawdę to udaje tylko, że jest prawnikiem, a tak naprawdę to właśnie poszukuje jakiejś odpowiedzi na pytanie, tak tego jego klient pytanie odpowiedzi oczekuje. Ja obserwuję coś takiego, co nazywam przymykaniem oka. Czasem jak się rozmawia z prawnikami, którzy absolutnie sprzyjają obecnemu ministrowi sprawiedliwości, ale oni w prywatnej rozmowie mówią, no jednak to przejęcie telewizji publicznej to było, jak to któryś z prawników powiedział, po bandzie. Albo ta kontrasygnata premiera w sprawie sędziego Wesołowskiego i potem wycofanie jej, no to jednak fatalna sprawa. No ale oczywiście nie mówią tego publicznie. Więc tak się chyba trochę dzieje, że ten obiektywizm jakby nie zawsze wybrzmiewa odpowiednio w odpowiednim czasie. Znaczy, powstaje pytanie, czy my się powinniśmy kierować, angażując się prawnicy w taki spór, czy odgrywają rolę jakieś sympatie, tak? To znaczy, czy my też mamy jakieś odczucia, nasza sympatia jest po czyjejś stronie i teraz próbujemy swoją argumentację dopasować do tych naszych sympatii. Mnie tam samego spotkało, bo jak pojawiła się ta sprawa kontrasygnaty... Oberwało się panu. Tak, na Facebooku. Trochę moim zdaniem niesłusznie, bo chyba zostałem źle zrozumiany. Ja napisałem coś takiego, że w sprawie tej kontrasygnaty trudno mi to jednoznacznie prawniczo uzasadnić. I zdaję sobie sprawę z tego, że to prawnie jest to słaby argument, ale moja sympatia jest, zważywszy na wszystkie okoliczności sprawy i cały kontekst sprawy, moja sympatia jest po stronie premiera Tuska. No i rzeczywiście mi się oberwało. Że prawo próbuje pan z przyzwoitością zastąpić, tak, że prawo próbuje przyzwoitością, a mi chodziło o coś innego. Po pierwsze, trochę ta moja odpowiedź została zmanipulowana, bo ja napisałem wyraźnie, że brak mi jednoznacznej odpowiedzi
Znaczy ja po prostu nie wiem, mam wątpliwości jako prawnik i trudno mi to prawniczo jednoznacznie powiedzieć, która ze stron tego sporu ma rację. Po drugie, pomijano w tej krytyce ten kontekst, zważywszy na kontekst sprawy. Na kontekst był taki, że prezydent skorzystał z swojego oczywiście niekonstytucyjnego uprawnienia, a premier, jak twierdził, działał pod wpływem błędu. No to wszystko powoduje, że moja urzędniczego, dodał premier. Urzędniczego, tak. Więc cała sprawa była wątpliwa w sensie prawnym, dlatego że nie wiedzieliśmy, czy mem, bo to jest tak, jeśli do tej sytuacji ma zastosowanie procedura administracyjna i kontrola sądu administracyjnego, czyli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w tym przypadku, a potem ewentualnie Naczelnego Sądu Administracyjnego, to wtedy powstaje pytanie, czy ma zastosowanie artykuł 54 ustawy o postępowaniu przed tymi sądami. On zawsze daje organowi administracji publicznej prawo do korekty swojej decyzji. W momencie, kiedy się pojawi skarga i Tuskowi najwyraźniej podsunięto tę argumentację, prawdopodobnie minister Bodnar, idźmy w artykuł 54. No i teraz, jeśli ten artykuł 54 ma zastosowanie w tej sprawie, to premier Tusk miał rację, mógł zmienić swoją kontrasygnatę. Ale jeśli nie miał zastosowania w tej sprawie, to nie miał racji, nie mógł. Więc na tym polega ta niejednoznaczność mojego stanowiska w tej sprawie. Dzisiaj się zapoznałem już z opinią pana profesora Zbigniewa Kmieciaka z Uniwersytetu Łódzkiego i on mnie przekonał, że ten artykuł 54 ma zastosowanie. Ale być może nie wszystkich przekonał, więc to jest hard case. Z całą pewnością nie wszystkich. Prawnicy są absolutnie podzieleni. To jest hard case. Panie profesorze, a lepsze jest niedoskonałe prawo czy brak regulacji? Pewnie to zależy, ale myślę, że jednak niedoskonałe prawo jest lepsze niż brak regulacji, dlatego że po pierwsze prawo zawsze możemy poprawić, stosując je, interpretując, nagle dostrzegamy jego te wady i jesteśmy w stanie w procesie legislacyjnym wyeliminować. Natomiast jeśli brak tego prawa jest całkowity, to nie wiadomo, co się nam w to wleje. Zresztą to jest tak z tymi trudnymi przypadkami, to jest takie pojęcie, które wprowadził w filozofii prawa taki amerykański, nieżyjący już, zmarły 13 lat temu, amerykański filozof Ronald Dworkin, nazywał to hard cases. Przy czym on traktował te hard cases bardzo wąsko, to znaczy uważał, że na trudny przypadek może napotkać sędzia stosujący prawo, kiedy przepis jest jasny, bądź przepis prowadzi go do niesłusznego rozstrzygnięcia. Twierdził, że jest tylko jedno słuszne rozwiązanie i że trudny przypadek powstaje wyłącznie w związku z obowiązującym prawem. Ja w tej książce trochę modyfikuję tą koncepcję Dworkina. Twierdzę, że ten trudny przypadek powstaje nie tylko w procesie stosowania prawa przez sędziego, może powstać, ale na przykład także w procesie stanowienia prawa przez ustawodawcę. Czyli ustawodawca też może stanąć w obliczu trudnego przypadku. Nie wiem, widzę spory wokół aborcji, prawda, w Polsce, bądź może stanąć, więc trudny przypadek może powstać nie tylko na bazie istniejącej regulacji, ale na bazie jej braku. Tutaj typowym przykładem jest na przykład problem zapłodnienia in vitro. Cała ta dyskusja, która się przetoczyła w Polsce wokół in vitro, powstała nie na bazie istniejącej regulacji, tylko na bazie braku regulacji. Tak. Spór poszedł o pieniądze i tak się wywołało ten temat zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, ale tak naprawdę trudny przypadek powstał na bazie braku regulacji. Więc czasami brak prawa może być oczywiście źródłem trudnego przypadku, ale częściej tym źródłem trudnego przypadku jest właśnie obowiązujące prawo, nawet jeśli doskonałe, ale to zawsze możemy poprawić, albo w procesie legislacyjnym, albo w procesie orzekania sądowego. No i wreszcie Dworkin się chyba jednak pomylił, że trudny przypadek ma tylko jedno słuszne rozwiązanie. Być może tych rozwiązań jest właśnie wiele, to tylko problem... A być może żadnego. Być może to jest problem racjonalności argumentacji. Panie profesorze, bardzo dziękuję, a Państwu polecam raz jeszcze Po co prawnikom filozofia prawa u pana profesora Jerzego Zajadło. Dziękujemy bardzo, do widzenia.